Siemano, z tej strony Jacelinio i zapraszam Was na kolejny odcinek z kariery Travisa Bickla. Dzisiaj rozegramy mecz na Hartlepool, czyli klub, z którego jest wypożyczony James, Luke James. I nie może zagrać w tym meczu. Wartość 500 tysięcy, ja pierdolę. Na początku chcę Wam pokazać, że jakie kluby są w ogóle wolne, ponieważ tutaj nie ma funduszy. Pomimo tego, że nam dobrze idzie, funduszy nie ma. Norwich stabilny. Szkoda. O, niepewny. Newcastle. Tutaj już powiedziałem w mediach, że jestem zainteresowany przejęciem klubu. I Newcastle bodajże powiedziało, że czemu nie? O, widzicie, nie mam tutaj już tej opcji. Powiedzieli, że nie jestem na ich pierwszym miejscu, ale jakby dostali ofertę, to by jej nie odrzucili. O, jakoś tak. Chwila, może ja to gdzieś znajdę. O kurwa, ale mnie dusi. Gdzie to może być? Ważne daty. O, jest Newcastle, Bickle to jedna z opcji. I właśnie jest, choć nie znajduje się na szczycie klubowej listy kandydatów, wciąż jest możliwe, że otrzyma od działaczy ofertę zatrudnienia jako trener. Możliwe, że mnie tam przyjmą. Ale dobra, żyjemy tym, co jest, czyli York City. Więc jak się prezentuje York? Pewnie już tam zauważyliście, że dobrze. Ostatni mecz rozegraliśmy na Doncaster. Tak, rzut wolny Blaira. I zobaczcie, jaką formę miał Matty Blair. Carlis 2-0. Blair i Pittman z ławki rezerwowych. Leighton Orient 2-1. Dwa gole Pittmana. Też z Kuba nie zaczął strzelać. Jeszcze raz wam go pokażę, bo jest nowym zawodnikiem. Z wolnego transferu go pozyskałem, więc wy też możecie go pozyskać. Aczkolwiek po sezonie dopiero. Nie wiem, czy był wolnym transferem, czy... No jeszcze mu skille rosną. Dobrze gra, nie zawodzi mnie, dużo warty. Na pewno lepszy niż Walker. Coventry 3-3, ale ludzie... Tutaj była szlanina. Matty Blair, kolejna bramka z rzędu. Gnakpa, najgorszy mecz chyba w naszym klubie. Zaskoczył mnie totalnie. Normalnie zatkało mnie. Wkurwiałem się niesamowicie. A, przegrywaliśmy 3-1. To mi się pomyliło z innym meczem. Bo myślałem o takim comebacku. Barry 2-1. Znowu Blair strzela bramkę. On strzela w każdym meczu. Prawie. I Yeovil. 2-3 przegraliśmy na drużynę z dołu tabeli zdecydowanie. I teraz zobaczcie, jakiego miałem pecha. Wygrywałem 2-0. I patrzcie, jak nam wjebali 3 bramki. Kurwa. Jak ja się wkurwiłem przy tym meczu. Ja myślałem, że będzie remis chociaż, a tu duch mi przywali bramkę. No i teraz Hartlepool, ciężki przeciwnik. Dobra, jeszcze Power League One. No, strzelców tutaj nie mamy, aczkolwiek średnia ocena Rafael 7,86 i Luke James 7,51. Zajmujemy drugie miejsce, ale zobaczcie, jaka jest różnica między pierwszym miejscem a siódmym. Ósmym, 3 punkty. Między dziewiątym 4. Potem 6 punktów, to jest naprawdę nic. My walczymy o baraże. No, Plymouth widzę, dupiają mecze. I Gillingham, Fleetwood. Ale walczymy, jest możliwe. Już 11 meczy rozegraliśmy. Graliśmy z Coventry, z Barnsley, z Brentfordem, z Doncasterem, z Crowley, z Hartlepool będziemy grali, Leighton Orient, Carlis, Yeovil, z Scunthorpe, albo jak to się czyta, MK Dons, Barry. Więc możemy powalczyć, co nie? Te baraże są możliwe z tym składem, naprawdę. Może w to ciężko uwierzyć, ale są. Czy ja zrobiłem jakieś transfery? Bo coś mi się wydawało, że tak. Aczkolwiek... Status nie do ruszenia, oni mnie w tym klubie uwielbiają. My chyba pierwszy raz gramy w tej lidze. Nie, graliśmy.
A, to już pokazywałem, dobra. O, wypożyczyłem tylko Jonathana Smitha, bo jest chujowy, jego nie chcę. O, 4 mecze ligowe tam rozegrał, dobra. To jest Puchar Anglii? Nie, to jest Liga. Empire League One. O, widzę Matty Blair. Pokażę wam go. 5 bramek. W ostatnich meczach 5 strzelił 4 bramki. Skubaniec się rozwija, wartość mu rośnie, jest dobry. Jest taki jak. Mamy dobre skrzydła. Gnakpa i on to jednak są nasze najmocniejsze strony. Właśnie. Skrzydła, które są strasznie dobre u mnie. Te 4-4-2 się sprawdza. No dobra, Davisa zdejmę. Nie wiem dlaczego go chciałem wystawić. Ja najpierw ustawiam skład, a potem zapisuję. Steven Bell nie zagra, więc nie strzeli bramki dzisiaj. Abdi, Ibrahim Kun, McLaughlin. Oje banio. Rafael. Zaryzykuję. Nie mam lewego skrzydła. To jest najgorsze. Nie mam kogo wystawić w miejsce. Chambers jest, ale ma słabą kondycję. Chociaż Blair ma gorszą. I na dodatek słabo gra strasznie. No dobra, gramy. Następny meczu da mi odpocząć. I tak już wystawiam trochę rezerwowy, bo nie ma Rafaela i nie ma Istona. A w środku pomocy nie ma ani Ibrahima, ani tylko Bela. Więc gramy i tak rezerwami. Zobaczymy, czy damy radę. O nich zagrałem 4-5-1. Kto to jest? Jestem ciekawy. Lis pola karnego, zdecydowanie. Będzie trzeba go kryć. Na niego wszystko. Skrzydła to tam. U nich są mało aktywne. O, Blair potrzebuje jeszcze 2 bramek. Dobra. Nawet jak przegramy, to się nic nie stanie. Walczymy o baraże. Zdecydowanie nie o mistrza. Więc o to się nie martwię. Aczkolwiek gramy dobrze. To trzeba przyznać. Wymóc zagranie nogą? Nie. Odbiór piłki agresywny. I pressing zawsze. O nie, pressing nigdy. Nie, nigdy. Bo on będzie chciał przejąć piłkę i podać na boki. Mam książkę w domu. A jakże, gdzie inaczej. Książkę o taktyce w piłce nożnej. Taką bardzo fajną książkę. Teraz nie widzę jej nigdzie. Ale super są opisane strategie i w ogóle wszystkie ustawienia, czym się charakteryzują. Naprawdę bardzo dobra książka, strasznie mi się podoba. Dobra, damy szersze pole gry, ponieważ środkiem pola nie zagramy. I podania między obrońców, to może być dobre. Skrócenie pole gry, nie. Podania w pole karne. Na pewno damy to. I zagrania, nie. Podania w pole karne, zdecydowanie. Ponieważ Gnakpa i Blair, oni bardzo dobrze grają. To są nasze pewne skrzydła. Właściwie dzięki nim tak dobrze gramy. Dobra, pierwsza akcja, to się nic nie stanie. No, Tauel przetrzymał piłkę. Ja nie wiedziałem, że Tauel ma 60 ponad ledwo kilo. 60 chyba 5 miał. Krótkimi podaniami, dobra. Więc nie przeprowadzić zmian. Nie chcę tego. Brentford już wygrywa, dobra. Podania po ziemi. Dobra, do nogi. Luke Freeman znowu strzela. To jest super piłkarz. Mikel Fornazier, żółta kartka. Rywale mają zbyt wielu piłkarzy w środku pola. Ja o tym wiem, ale co ja poradzę na to? Matt Frey, kolejna kartka. Niedobrze. Dobra, póki co nudny mecz. No, Baldwin jeszcze, no. Kun wrócił po kontuzji, ale dałem go do pierwszego składu. Teraz Johnson. McLaughlin podaje do Blaira. Blair zjebał setkę. Ach, co za gość. W takiej formie takiego czegoś nie strzelić. Widocznie jest prawo. No, nie wiem, czy jest prawo, czy lewo. O, Pittman dośrodkowuje w pole karne. Fornazier. Bramka 1 do 0. Bramkarz puścił babola według mnie. Chociaż w tej kamerze nie wiem, czy to był babol, czy piekielnie mocny strzał z główki. Pittman asysta. To jest mój dobry transfer. Patrzcie, z jakiej odległości. Z 9 metra, powiedzmy. I pod poprzeczkę. Angielka z główki. Nie wiem, czy jest takie coś jak angielka z główki, ale dobra. Weaver wybija piłkę. Johnson. Aj, Johnson. Szkoda. Nie udało mu się. Dobra, teraz. Kun. Piękny odbiór. Właśnie przechwyt. Przeciął piłkę. O, i teraz Tauel. Pięknie podał w między dwóch. Johnson. Johnson. Będzie bramka.
Ach, strzelił obok. Chłopak wyraźnie teraz ma większą konkurencję, Johnson. Ponieważ jest Pittman, Garner. No i kto tam jeszcze był? No i James oczywiście. No i bardzo ciężko kogoś wystawić. Ale to dobrze, ponieważ dwóch piłkarzy już mam na stałe. I nie mam żadnego Walkera, który mimo, że grał dobrze, bardzo go nie lubiałem. Weaver, dobrze na skrzydło. Towell, podaje do środka. McLaughlin do Gnakpy, Gnakpa do Johnsona. Kuhn, nasz Polaczek. Nasz Polak ładnie wymiatał przed kontuzją. Zobaczymy, co będzie teraz. Gnakpa do środkowie, Pittman! Pittman, co? A, faulował. Tak myślałem, bo to tak wyglądało. Normalnie by ty piłkę złapał bramkarz, więc nawet jak faulował, więc gola by nie było, nie mam pretensji. Dobra, wygrywamy po centrze. Kto ma asystę w ogóle? O, Pittman. Zapomniałem, a przed chwilą o tym mówiłem. To nie jest szczyt waszej możliwości. Zdecydowanie potraficie grać znacznie lepiej. Szczególnie obrońcy. Którzy dużo bramek tracimy, ale jeszcze więcej strzelamy i to jest najśmieszniejsze. O, zmotywowany Oli Johnson. Pittman nic szczególnego, szkoda. I bramkarza, którego nie umiem zmotywować. O, czemu mnie to nie dziwi? Podania do nogi. Dobrze jest. Jak z kondycją stoimy? Bo nie widzę. Dobra, pierwsza akcja. Właśnie ten Herty. Tam był taki piłkarz. Herty Tingon, jakoś tak. O, kondycja. No, środek pola i skrzydła. Niestety. Ale Chambers wejdzie potem. Zdecydowanie. Dobra. Tam byłem zainteresowany piłkarzem, ale to niedobrze. Nieważne. Gnakpa. Gnakpa. Dośrodkowuje i Blair. Mógł to lepiej zrobić, tak jak w komentarzu mógł się lepiej spisać. Szkoda. To już mogło być 2-0. Ale Blair, i tak jestem z niego strasznie zadowolony. O, myślałem, że będzie trzecia żółta kartka. Towell rzuca do piłkę do Johnsona, ale McLaughlin już przy piłce. McLaughlin. Kuhn, Dominik Kuhn. Frey się ładnie włączył. I teraz będzie groźnie. Kurwa, McDonald. McDonald rusza prawym skrzydłem. Dośrodkowuje w pole karne i teraz znowu Gnakpa przyjmuje piłkę. Co on zrobił? Dobrze, Weaver. Ach, Weaver pięknie obronił dobitkę. Brawo. A chciałem go puścić, chciałem zmienić go w tym meczu na Davisa, ale się rozmyśliłem. I teraz Weaver znowu broni. Doświadczenie robi swoje. Żałuję, że Boruca nie wziąłem, ale jak zobaczyłem, że Boruc jest na wolnym transferze, nie uwierzyłem, że on by mógł u mnie grać. A zarabia w Legii 2000 funtów na tydzień. Więc stać by mnie było na niego, a byłby dobry. Dobra, chociaż różne opinie o nim słyszałem. W FM-ie, że raz jest dobry, raz, że niby do Legii się nie sprawdzi. Ale u mnie by myślę grał. O, teraz niedobrze. Rozklepali naszą obronę. I Karlis? Kurwa, 1-1. Niedobrze. McDonald zdobywa bramkę, a my robimy zmianę. Dobra, remis jest dobry, ale zdecydowanie wpuszczam Rafaela, aby wzmocnić naszą obronę. Wpuszczamy na pewno Ibrahima w miejsce Kuna i Chambersa w miejsce Blaira. Napastnicy są dobrzy. To co robią, to się starają. Oczekuję dobrej gry. Potrafisz grać znacznie lepiej. Wierzę w twoje umiejętności. No, Ibrahim zadowolony. Kurczę, dzisiaj miałem takiego pecha. Jeszcze mi się autobus spóźnił, wróciłem dopiero w 4:30 do domu. Normalnie byłbym o 4:00. Ach, szkoda, że ten McDonald's tutaj stał. Jeszcze jak szedłem do domu, to się wyjebałem. Kurwa, kark mnie napieprza. Miałem pecha. Trudno. Ale nagrywam, póki mogę. Jeszcze muszę się potem pouczyć. Jak to brzmi. Dobra. Jak to będzie? Bardzo zależy nam na wygranej. No, oczywiście. Dobra, będzie remis. Kurwa, nie mówcie, że nie. A, dobra, brawo. Dobrze, 1-1 w trudnym meczu. Jestem zadowolony. Rafael, najgorsza ocena w meczu. Dobra, jestem zadowolony z remisu. Tak, zagraliśmy kiepsko. Dobra, powiem. O, ale ich zmotywowałem. Asertywny.
Dobra, trzeba ich też raz gnoić. Nie mogą wiecznie myśleć, że jest dobrze. Morale mają takie średnie. Z bramkarza jestem zadowolony. Nie mogę mu nic zarzucić. Przejdźmy do analizy pomeczowej. 5 strzałów, oni 6. No to sprawiedliwy wynik, myślę. Fornazier, bramka. Dobrze się spisuje chłopak. Jeszcze raz wam go pokażę. Jeszcze się rozwija. Też drugi pewny obrońca w składzie. Jakby grał Rafael, może byśmy. Ten, jakie miejsce? Trzecie, więc nie ma źle. Colchester poza zasięgiem póki co. Barnsley, z którym przegraliśmy. Dobrze jest, jestem zadowolony z tego miejsca w tabeli, więc spokojnie. Ale w końcu nie wygrałem w odcinku, jak nagrywam. To jest z jednej strony dobre, bo nie będziecie myśleć, że jakiegoś mam haka albo coś. Nie wiem, że oszukuję, cokolwiek wymyślicie, nie wiem. Oczywiście swoje opinie wyrażajcie w komentarzach, ja zawsze odpowiem. Jestem aktywnym użytkownikiem. O, Baxter. Ja go kojarzę. On grał chyba w Evertonie. O, Lita. McGoldrick mi go proponowali. Ale mam napastników. McHugh, kto to jest? Niezły. No, więc. O, Freemana pozyskam, jak się skończy kontrakt. Może się uda. Widzieliście go w tamtym odcinku, więc nie będę teraz pokazywał. No to więc. Fornazier. I McDonald. Kto to jest ten McDonald? To był ten napastnik. Nie, to był skrzydłowy. Ja myślę, że to był ten napastnik osamotniony. Ale dobra. O, zwolnili ze Southend. I Zawiszy Bydgoszcz. Dobrze. 1-1. Patrzcie ile widzów. Prawie 7 tysięcy. To jak u nas na Ekstraklasie. Na meczu Jagiellonii. Nie, na Jagiellonii może nie, ale. Nie wiem, na Ruch Chorzów może tyle chodzi? Nie wiem. Nie jestem pewny. A właśnie, ktoś mnie. Chyba Bully. Tak się ten użytkownik nazywa na CM Forum. Albo jakoś tak. Kto tu jest? 31-latek. Nie, słaby. Luis Boamorte. To ten, co mu nogę tak wtedy złamaliśmy, pamiętacie? W pierwszym odcinku? Albo w drugim? Miał kontuzję chyba od 6 do 8 miesięcy. A, tutaj jako menedżer, jako menedżer, jako menedżer. A tu Kevin Kilbren. Ale face! Zęba mu wybili, jedynkę. O kurwa, ale on wyglądał. Matko Boska, twarzowiec. Miałem pokazać właśnie dla niego reprezentację Polski, więc gdzie to teraz będzie? Tutaj, dobra. Póki co Legia liderem Wisła Kraków ze Smudą, no to nie dziwię się, że są tacy słabi. Krakowia jeszcze ma odjęte 3 punkty, nie wiem dlaczego. Widzew, Warta Poznań, to jest sensacja. O, Górnik Zabrze na trzecim miejscu, dobrze. Dalej Milik tam pyka, z tego co ja wiem. A miałem pokazać kadrę. Więc proszę cię bardzo, specjalnie dla ciebie, bo prosiłeś. Więc widzicie, właśnie widzisz, Borus jest w bramce. 2300 płacą mu. Ja bym go mógł pozyskać, on byłby super. Aczkolwiek trudno. Człowiek uczy się na własnych błędach. Danych, którym jestem zainteresowany w pewnym sensie, jak awansuje. O ile awansuje. Dudka Perkis szukała. Muszę go obejrzeć. Bo go nie znam za bardzo. Aha, to jest ten, co w całe życie w Rumunii gra i chyba w 1860 Monachium jakoś tak. Eugen Polański. Jankowski, Oser, Jutkiewicz. To jest znany piłkarz. Znany tylko z tego, że go zawsze do Polski biorą w tym FM-ie. Jankowski. Nie jest zły. W Oserze 7 meczach 3 bramki. Waldemar Fornalik dalej jest i eliminacje. Póki co trzecie miejsce. No tak myślałem, że nas ta dwójka wyprzedza. No 5-0 z San Marino to żaden wyczyn. 3-1 wdupili z Czarnogórą. 3-2 wygraliśmy z Ukrainą. Potem wygraliśmy z Polską, z Anglią. Nie mogę tego. Wygraliśmy z Polską. 4-3 z Anglikami. No to ładnie.
Potem Mołdawia 1-1. No jaki żal. 4-1 San Marino. Ej, strzeli na bramkę? To nie może być. Kto nas strzelił? Jeszcze w trzeciej minucie meczu. No to są jaja. San Marino, kurwa. Matteo Selva to jest ten? Nie, ja myślę, że... He, w napadzie gra na ataku, spoko. Ale jak mogliśmy stracić z nimi bramkę? To jest siara. No i 1-1 z Ukrainą. Powinniśmy być przed Ukraińcami. A Anglicy tylko z nami przegrali. I właśnie, dobra, statystyki kończę. Trzeba pykać dalej za rozgrywkę. Więc skład. Informacje ogólne, nie. Poproszę pana o karierę, nie, całkowity. Najwięcej meczy, Blair w wszystkich meczach gra, tak jak nasz bramkarz. Potem Gnokpa, dobra. Bramki, Matty Blair jest najlepszym naszym strzelcem, ale gonią go Johnson, Pittman, jeszcze Luke James, który bardzo dużo asystuje. I jeszcze Joe Gardner, który póki co mnie nie zadowala. Ale co, trudno się mówi, co nie? Najwięcej asyst ma Luke James, potem jest Gnakpa, Blair, Towel, Gardner 3 asysty. Pittman, który tak mało gra, właśnie dlatego mam problem. Easton 2 asysty. Pamiętacie, ile Matt Frye miał asyst w tamtym sezonie? Jedną. Przez cały kurwa sezon, jedna asysta. Ten już zrobił 2 na wyższym poziomie rozgrywek. Coulson 6-10. Zawodnik meczu Rafael to nie jest żadna sensacja. Jeszcze wam go pokażę. Dalej się rozwija. Kurwa, co za piłkarz. Nie wiem, to jest jakiś... On powinien być dodany do jakichś działów talentów na CMRU albo na Centrum FMA. Ludzie, jak ktoś tam kogoś zna, tam z tych, co dodają, to dodajcie ten talent. Naprawdę polecam wam. Ja tam nie mam, że tak powiem, żadnych znajomych w tych stronach, którzy się na przykład zajmują na temat talentów. No dobra, ale tak to możecie zawsze wysłać i powiecie, że to ja. Żadnych czerwonych. I najwyższa ocena. Luke James. Jednak. Rafael, za to, że go wpuściłem z ławki, ma gorszą teraz ocenę, co nie? Chyba tak nie będę robił. Dominik Kun. 5 meczy, a 3 bramki. Dobry jest, naprawdę dobry. Jeszcze raz wam go pokażę. Uśmiechnięty młodziak. Rok starszy ode mnie tylko. A się rozwija po kontuzji. Znaczenie mu urosło. Kto tu jest jeszcze? Fornazier. Jego bardzo chętnie pozyskał po sezonie. To już mówię. Matty Blair się rozwija. Johnson. Johnsonowi chyba wszystko spadało. No kurwa. Co to ma być? Nie rozumiem tego. Matt Frye. Zawodnik meczu. O, Steven Bell. Ojebanio. Może być. No ci jeszcze w ogóle nie grali. Ponieważ nie mogę ich wystawiać. No są za słabi, no nie oszukujmy się. Ibrahim tylko 6,92. No a tutaj to jest tragedia. Nie no, od tego, od Chambersa w dół. No to kurwa skrzydła. Ja szukam ciągle jakiegoś skrzydłowego na zmiennika, ponieważ Januzaja nie chcą mi wypożyczyć. I szukam jeszcze... Czekaj, kogo ja tu szukałem? No, skrzydłowego i obrońcę. Ponieważ na zmianę kogoś potrzebuje. Jest Karlis, ale Karlis jest tylko jeden. Na dodatek teraz podał do przeciwników piłkę i zjebał. Dobra. Jest dobrze. A ten Nugent. Zobaczcie sami. Nie wiem, czy... Ach, się zamulił komputer. No niby się rozwija, ale ja tego tak... O, 6 techniki miał, 5. Dobrze. Już 10 tysięcy warty, aczkolwiek 17 lat, ale raport dalej dobry. No dobra. Nie ma co przeciągać. Następny odcinek rozegramy bodajże na... Tak z 5 meczy później. 2, 3, 4. Crystal Palace nie wiem, bo będzie w pierdol. Może Fleetwood? Albo w Plymouth? Tego wolę nie oglądać, bo to będzie tragedia. Tylko się zdenerwuję. No dobra, więc w tym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję za oglądanie. Pytajcie. Ja wam chętnie doradzę, pomogę. Lajkujcie, subskrybujcie, oglądajcie dalej. Więc o nic więcej was prosić nie muszę.
Dziękuję, pozdrawiam, siemano.